Zadałam sobie takie pytanie, co często, w istocie chyba najczęściej, powoduje, że ludzie się zgłaszają do nas z problemem, że chcą nad czymś pracować. I tym czymś wydaje mi się być owo nieokreślone, enigmatyczne uczucie, coś ze mną nie tak. To bycie nie dość, to bycie niewystarczającym i idąca za nim, potrzeba udowadniania, że jednak jestem okej. Okay. I to nieświadome udowadnianie, ciągłe udowadnianie, że jednak jesteś w porządku, że można cię lubić, że można ci zaufać, z kolei prowadzi do naginania pewnych zasad, BHP, zasad zdrowego życia, szanowania siebie. To powoduje pójście na kompromisy z własną naturą, z tym, czego potrzebujesz, z tym, co czujesz, po to, żeby inni zatwierdzili ci, że jesteś godny miłości, że jesteś w porządku, że można cię lubić. No ale jak się na chwilę zastanowimy, skąd to pochodzi? Skąd ta kompulsja? Skąd ta potrzeba, żeby inni ludzie musieli zatwierdzić twoje istnienie? To widać wyraźnie, że to nie może pochodzić z logicznie myślącego, dorosłego człowieka, prawda? To pochodzi ewidentnie z dziecka. To pochodzi z czasów, gdy nauczono cię, czyli już wyrosłeś z tej fazy spontanicznej, kreatywnej, dziecięcej ufności, bo takie jest każde dziecko, jeśli się dobrze przyjrzysz, każde małe dziecko jest naturalnie ufne, i przekonane o własnej wartości. Dziecko się nie rodzi, jak chciałyby niektóre religie, z grzechem jakimś pierworodnym, obciążone winą, obciążone niedoskonałością, przynajmniej na pewno nie ze świadomością bycia kimś takim, nie z przekonaniem, że jest kimś takim. Dziecko się rodzi z przekonaniem o własnej czystości, niewinności, bezgrzeszności, można powiedzieć, w ogóle nie ma koncepcji grzechu. I ktoś dopiero musi ci powiedzieć, że coś z tobą nie tak. W jednym momencie nie tak, w drugim momencie nie tak. Tu źle robisz, tu źle myślisz, tu źle działasz, niegrzeczny chłopiec, niegrzeczna dziewczynka. I ileś razy pokazane i powtórzone to zdanie, ta idea zaczyna po prostu w tobie żyć, kiełkować, rozwijać się do poziomu przekonania, już potem podświadomego, że jest coś z tobą nie tak, nie wiesz dokładnie co, i musisz udowadniać, wciąż udowadniać, że zasługujesz. No i tutaj mamy kolejny koncept zasługiwania na miłość, na szacunek, na uznanie. I nie myśl, że chcę ci powiedzieć, że masz żyć w jakiejś takiej bańce solipsystycznego świata, oderwany od kontekstu społecznego, bo to też nieprawda, że nie ma znaczenia to, co robisz wobec innych, czy że nie ma znaczenia, jak inni reagują na ciebie, ale chcę ci powiedzieć, że nie ma znaczenia, co myślą o tobie. Ma znaczenie, że tak powiem, co czują o tobie, jakie ty wzbudzasz w innych odczucia, i też nie chodzi o to, że na pewno nie możesz nigdy nikogo nie zadowolić czy zranić, tylko raczej chodzi o to, czy naprawdę szczerze życzysz innym dobrze i czy chcesz, aby oni byli tak samowolni, jak jesteś ty, w ocenianiu siebie w zależności od oceny innych. I o tej wolności tutaj mówię. Jeżeli uzyskasz wolność od wyobrażonej w twojej głowie oceny wyobrażonego ciebie przez innych, to zobaczysz, że jest to ogromny kawałek wolności, że masz prawo tak naprawdę decydować o swoim życiu, o wszystkich swoich chce, nie chce, wszystkich swoich preferencjach, wszystkich swoich ustawieniach systemowych, ty i tylko ty, dopóki nie naruszasz nimi wolności innych ludzi, dopóki nie wykorzystujesz innych, nie podbierasz krzywo ich energii, nie karmisz się ich osiągnięciami, czy ich po prostu dobrocią, ich wiedzą,
na zasadzie pasożyta, czy na zasadzie kogoś bardzo sprytnego, kto wykorzystuje ich uwagę. A o to niełatwo, bo właśnie to przekonanie, że coś ze mną nie tak, prowadzi bezpośrednio do nadużyć i do powszechnego wykorzystywania, podbierania uwagi innych. Zauważ, w codziennych rozmowach, w kontekście takich zwykłych konwersacji, ludzie przeważnie wykorzystują swój urok osobisty, swoją wiedzę, swoje różne możliwości do tego, żeby dostać więcej energii, żeby przyciągnąć uwagę i zasilić po prostu to swoje wątpiące w siebie istnienie. I o to się toczy cała gra, o to się rozgrywa, można powiedzieć, wielki dramat nawet na planecie Ziemia. A w momencie, kiedy ty zasilasz siebie, to znaczy pozwalasz, by niejako źródło ciebie zasilało, bo już wiesz, że twoja łączność ze źródłem jest bezpośrednia, natychmiastowa i że jakby ta całość większa wystarczy, żeby twoja bateria była zasilana, słońce, woda, powietrze, zdrowe jedzenie i kontakt z tym, co powiedzmy niematerialne czy nienazwane, co możesz ty sobie nazwać Bogiem, to żadna ludzka istota nie jest w stanie już więcej przekonać cię do tego, że potrzebujesz jej konkretnie czy jego uwagi, uznania, zatwierdzenia. I to sprawia, że w relacjach jesteś wolną istotą, że w relacjach możesz czymś się dzielić, czymś się cieszyć wspólnie z innymi, ale już praktycznie jesteś nietriggerowalny, to znaczy nie jest możliwe, żeby manipulując tobą cię zranić, żeby cię zdołować, żeby ci odebrać powietrze, odchodząc od ciebie na przykład, czy odpychając cię, karając się milczeniem. Nie ma takiej możliwości, bo właśnie stajesz się odporny. Stajesz się samowystarczalny w energetycznym zakresie, a nie ma ważniejszego zakresu niż zakres energetycznego samostanowienia.